Cześć! Dzisiejszy temat to plankton galaretowaty jako suplement diety. Ryby, owoce morza, jak dobrze wiemy, są istotnym składnikiem naszej diety. Są one źródłem ważnych substancji odżywczych, takich jak witaminy rozpuszczone w tłuszczach, głównie A i D, kwasy tłuszczowe oraz różne mikroelementy. Z drugiej jednak strony, szacuje się, że aż 96% gatunków ryb zagrożonych wyginięciem jest wciąż poławianych na skalę przemysłową. Dodatkowo są one, jak to omawialiśmy w poprzednich odcinkach, głównym źródłem toksycznej rtęci do organizmu człowieka. Obecnie coraz częściej pojawia się pomysł, żeby powszechnie wprowadzić do naszej diety plankton galaretowaty. Jak to ma miejsce zresztą w niektórych krajach azjatyckich. Organizmy te mają dużo wartości odżywczych oraz zawierają znaczne ilości białka, a jednocześnie mają mało kalorii. W związku z tym mogłyby stanowić wartościowe, ale i dietetyczne dodatki do naszych potraw albo mogłyby być spożywane jako suplement diety. Plankton galaretowaty ma zdolność do intensywnego, mnogiego namnażania się, dlatego wydaje się, że mógłby być bezpiecznie poławiany. Jednakże, czy jest bezpieczny do konsumpcji ze względu na zawartość toksycznej rtęci? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć pani Julia Kwiatkowska w ramach swojej pracy licencjackiej, badając stężenie rtęci w bałtyckiej hełbi modrej, oraz pani Adriana Wojtasiewicz w ramach realizacji pracy magisterskiej na temat toksycznej rtęci w antarktycznych salpach. Bałtyk jest silnie narażony na dopływ tego metalu z lądowych źródeł antropogenicznych. W związku z tym potencjalnie mogą istnieć obawy co do konsumpcji meduz, które intensywnie przecież filtrują wodę w pobliżu lądu, również w rejonie zanieczyszczonych portów. Natomiast Antarktyka wydaje się być czystym rejonem wolnym od zanieczyszczeń. Czy te stwierdzenia potwierdzają badania stężenia rtęci w planktonie galaretowatym z tych rejonów? Posłuchajmy. Organizmy planktonowe są jednym z najważniejszych ognisk łańcucha pokarmowego w oceanie, a przy tym są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany środowiska. Hełbia modra, czyli jeden z dwóch gatunków planktonu galaretowatego w Bałtyku, dość licznie występuje w okresie wakacyjnym. Jednak nie należy się obawiać poparzenia przez nie, ponieważ ich parzydełka nie są w stanie przebić się przez ludzką skórę, co nie znaczy, że musimy je przytulać. Parzydełka służą głównie do ochrony i zdobywania pokarmu. Organizmy te są kosmopolityczne, czyli o bardzo szerokim zasięgu geograficznym. Składają się w 96% z wody, przez co są praktycznie niewidoczne. Nie mają oczu, serca, mózgu i nie mają też wyspecjalizowanych narządów do oddychania i wydalania. Zapotrzebowanie meduzy na tlen jest bardzo małe w porównaniu z jej wagą. Są wszystkożerne, pożywiają się innymi organizmami planktonowymi, jajami ryb oraz czasami mniejszymi rybami. Moje badania wskazują na niskie stężenia rtęci w organizmach hełbi modrej. Biorąc pod uwagę, że plankton galaretowaty jest zdolny do akumulacji pierwiastków śladowych ze środowiska, można by się spodziewać, że wartości te będą wyższe. Nawet maksymalne wartości stężenia rtęci w meduzach były 25 razy niższe niż stężenie rtęci w innych organizmach zooplanktonu Zatoki Gdańskiej z rejonu Gdyni. Spowodowane jest to prawdopodobnie niską zawartością białka tkankowego w hełbi modrej, przez co bioakumulacja rtęci jest ograniczona, również wpływ może mieć krótki okres życia Aurelii Aurita. Najwyższe stężenie rtęci w meduzach odnotowano w porcie jachtowym i w jego okolicach. Taki rozkład mógł być spowodowany obecnością jachtów i żaglówek oraz różnych zanieczyszczeń antropogenicznych zrzucanych do wody w związku z ich użytkowaniem. Stężenie rtęci w Aurelia Aurita mieściły się dużo poniżej dopuszczalnego zakresu do spożywania ryb i owoców morza, w związku z czym hełbia modra z Zatoki Gdańskiej może być spożywana przez człowieka, jak również stosowana w formie dodatku do diety lub jako suplement bez szkód na zdrowiu. Udajmy się teraz w podróż na półkulę południową.
Salpa Thompsoni jest to osłonica zaliczana do planktonu, a dokładniej do zooplanktonu, czyli form swobodnie unoszących się w tonie wodnej. Występuje w Oceanie Południowym, zarówno w formie pojedynczych osobników, jak i w długich łańcuchach kolonijnych. Pojedyncze organizmy mogą osiągać nawet 10 cm długości. Ich ciało jest galaretowate, podłużne i przezroczyste. Składają się z około 96% z wody, a poruszają się dzięki pasom mięśniowym, które kurcząc się pompują wodę przez całe ciało. Jest to jeden z najbardziej wydajnych mechanizmów napędu odrzutowego. Cykl życiowy salp obejmuje przemianę pokoleń, rozmnaża się zarówno płciowo, jak i bezpłciowo, co pozwala na bardzo szybki wzrost populacji i tworzenie gęstych skupisk, potocznie nazywanych zakwitami. Cykl życiowy salp trwa około roku. Salpy są aktywnymi filtratorami, odżywiają się cząsteczkami o wielkości do 2 mm, najczęściej jest to fitoplankton, a przy dużej koncentracji mogą wywierać znaczny wpływ na ekosystem. Odżywiają się tak intensywnie, że może zabraknąć przez to pożywienia dla innych zwierząt. Przyczynia się to nie tylko do konkurowania z innymi przedstawicielami zooplanktonu, takim jak na przykład kryl antarktyczny, ale także może ograniczyć ich rozwój przez spożywanie jaj i stadiów larwalnych. Jeszcze kilka dekad temu istniała niewielka interakcja między tymi dwoma gatunkami, ponieważ salpy preferują wyższą temperaturę wody niż kryl. Ale w efekcie ocieplenia się klimatu, głównie w rejonie Półwyspu Antarktycznego, zasięg występowania salpa Thompsoni wydaje się być coraz szerszy. Postępujące zmiany środowiskowe będą w przyszłości sprzyjać dalszemu rozprzestrzenianiu się populacji salp na południe, a jednocześnie tworzyć niekorzystne warunki dla kryla. Moje badania prowadzone były na osłonicach z okolic Półwyspu Antarktycznego, z którego również został pobrany kryl antarktyczny. Stężenie rtęci było wyższe w salpach. W perspektywie czasu może to negatywnie wpłynąć na wrażliwą sieć troficzną Antarktyki. Kryl jest preferowanym pożywieniem dla organizmów z wyższych poziomów troficznych, więc jeśli zmniejszy się populacja tego skorupiaka, możliwe jest większe spożycie salp, co dzięki procesowi biomagnifikacji może zwiększyć stężenie rtęci w organizmach ze szczytu piramidy troficznej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo spożywania czy salp, czy kryla, wykryte przeze mnie stężenie rtęci w tych organizmach było aż 150 razy niższe niż określone w standardach bezpieczeństwa żywności, co jednoznacznie pokazuje, że spokojnie można spożywać antarktyczny plankton galaretowaty, tak samo jak kryl, o ile nie robi się tego w nadmiernych ilościach, ale kto by jadł takie galarety wielkimi porcjami? Przykładowo osoba ważąca 75 kg może bezpiecznie skonsumować około 190 kg salp na tydzień. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.